ty jesteś? Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Nie zaczynaj jeszcze. Idę do ciebie. Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Kruk za płotem. Tak, kruk w tle. Wiecie, w tle. No gdzieś tam sobie biega. O, tu jest. Witam. Co u ciebie, kruk? Nic, szukam jakiegoś zadanka fajnego, bo nie mam co robić. Mam zestaw przyszykowany do siewu. I czekam, znaczy czekam, no muszę zobaczyć jakie są fajne. Daj, o. Kontrakciki. Dobra. A ja muszę dzisiaj kupić płynny nawóz, śladek chwastowójczy. Jedziemy pryskać rzepaki, co sialiśmy w poprzednim odcinku. Jadę siać rzepaki. Znaczy, pryskać rzepaki i będziemy w późniejszej części ta odcinka talerzować po rzepaku. Ten, co kosiliśmy w pierwszym odcinku. Więc tak. Kruk chyba na kontrakcie jedzie, bo nie ma co robić. A u mnie kombajn sobie kosi na kontrakcie. John Deere. To później wam pokażę tego John Deere'a. Jak sobie tam radzi, kosi. Kruk, jak to jest, że my już nagrywamy trzeci odcinek, a jeszcze pierwszy nie jest wrzucony? A jakaś taka wena. Nagranie tutaj. Polecam ci, Kasper, szybko spierdolić z drogi. Dobra, ten skręt był tutaj, bo się zastanawiam, co będzie ten skręt tutaj na tym sklepie. Wypadek. Myślałem, że jedziesz tam prosto, wiesz? Pustym opryskiwaczem? No nie no, myślałem, że masz na gostu. Czekaj, jakby tu najlepiej dojechać na tutaj? Chyba drogą. Ale przejebać się drogą takim zestawem to będzie... Będzie cud. Dobra, jedziemy. Na 61 chyba pierwsze zapryskał, bo najbliżej. Dobra, jedziemy. Kręt już przygotowany jest. Czy się skipnęliśmy od sierpnia jeden dzień? Dobra, fajne lewe opryski tutaj wyglądać. Tego rzepaku. Kruka, ty co masz za plan na dzisiejszy odcinek? No ja na razie w pierwszej części odcinka i gdzieś do 20 minut będę kosił, a potem biorę się za siew pszenicy. Okej. Okay. Rąbany płotek. Aha, to nawet nie wiedziałem, że to jest na tą szerokość opryskiwacza tutaj. A ty już chyba zdradziłeś mój plan. Znaczy, w sensie mój. Swój plan. Mi, więc ja już wiem. Będziesz robił. No ja robię opryski i zaraz jadę talerzować po rzepaku. I będzie taki krótszy odcinek, 20 minut. I to starczy. Bo innej roboty nie ma zaplanowanej. No chyba, że chwilę też na kontrakcie pojeżdżę tym John Deere'em, co tam kosi. No i ten inspektor zarąbisty jest, co? Jak ci się podoba? Jo, super jest. Widzę, co robi ten spierdolony pracownik. No i nawet punkty cosplaya pokazuje, ile ma do końca. Ue, tu on już ponad połowę zrobił. Dobra. Kurwa, kto tu postawił ten kamień? Jak ja tu przejadę? Chuj, polem. Ogólnie tu powiem ci, że fajne pole mam tutaj, wiesz? Mam dwa opryskiwacze. Ja też mam na dwa.
No. A w czwartym odcinku... A powiedzcie, powiedz Kacper, czy gramy na zabawki, czy nie? Bo nie wiem, czy zbierać, czy nie. Myślę, że nie chyba. Nie? Dobra. Bo tak z 7 już zabrałem, nie? Bo ty wiesz, że są zabawki na tej mapie, a ja nie wiem. I to jest ten problem. Właśnie nie. Łapie na przykład tutaj, gdzie jestem, są... dwie. No nie wiem, a wie ile ma zabawek. W których miejscach, no i to też jest dobre. No bo jestem tutaj, kurna! A oni to ukryli centralnie pod tym gwintem. Co widać z kilometra. Jak się ma słabą grafikę. S. A czemu tu pszenica jest? Jeszcze. A nie, to owiec. Czemu headera podpiąć nie mogę? Muszę wyjść? Nie będę składał wyskiwacza, chyba nikt nie będzie jechał. A poza tym pola są skoszone i uprawione tutaj w okolicy, więc... No, te ziemniaki jeszcze dzisiaj będę talerzało. Te 9 arów, co poprawy. No to na spokojnie. Tutaj kruka sobie... klasik jeździ. Na spokojnie. Tutaj jest skoszone. Tutaj chyba ten słonecznik nie będzie skoszony. I ziemniaki. Tak jak myślałem. Ten trochę lancą przeciągnę po prostu słoneczniku. Sąsiada. Nic mu nie będzie. To też będzie na dwa przejazdy opryskiwacze. No. Kurwa down. Ogólnie powiem ci, że fajne pola trafiłem sobie z opryskiwaczem. Bo mam wszystkie na dwa przejazdy. Dobrze, jak perk. Uuu. Też jak tam byłem, to mi wszystkie numerki wygenerowało. Wszystkie aż do końca mapy, bo mi kurwa cały prawy róg wygenerowało. No to ciekawe, ciekawe. Powiem ci, że to może i dobrze, że bawię się w te chwasty, bo nigdy się nie bawiłem w te chwasty. Zawsze wolałem je wyłączyć. Pokaż mi kurwa wszystkie kursy trasy. Bo ja nie wierzę, że to jest tak zjebanie zrobione. Jak? Twoje pole tylko jest naokoło zrobione. Przecież ja widzę pod escape'em twój kurs. Ale on mi jakoś chujowo jedzie. No bo musi pisać na dole pierwszy punkt albo trzeci. Jak na dole? No tam, gdzie go puszczasz. Ora kurwa, czekaj, bo się skupią. Czy masz napisane, który punkt trasy jest aktualny? Samoczynny rozmiennik otworzenia pokoju. Gdzie to kurwa jest? Nie no, kurwa. Fajnie idą wszystkie, fajnie, fajnie. Tutaj. 8 minut odcinka, zarobiście. O! Wszystkie po... Aha, bo ty chcesz tak jechać. Debilu, no i potem mi to... Nie, 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 jedziesz tak. I chuj ci w dupę. Dobra, mój tam ładnie sobie kosi. A ja sobie szybko stależuję, to będzie 15 minut odcinka, gdzieś. Może 16. Teraz się najwyżej wsiądę do John Deere'a zobaczyć, jak mu idzie i koniec będzie. To taka na spokojnie ta... Będzie Kacper, że pojebie mnie zaraz. Co ty załysasz? Mam 22 FPS-y. A ja mam aktualnie... 56. Bo dużo pracowników robi w jednym momencie. Dlatego tak mi się dzieje. Dobra, chcesz to może Masaja na gospodarstwo puścić, żeby jechał.
Nie! A czemu nie? Bo poniżej 14 już będę miał. Czas na nowy komputer. Właśnie dostanę dopiero w maju, także jeszcze muszę się pomęczyć troszkę. Po egzaminach. Szybki wpierdol i stary powiedział, że jak będzie szybki wpierdol po egzaminach, to możemy porozmawiać. Dobra, ja dodawam sobie ten oprysk do opryskiwacza, żeby był pełny. Będę się zwijał do talerzówki. I tak to będzie mniej więcej wyglądać. Kurwa, ale jadę. Siedemdziesiąt trzy przez pola. A nie, dobra, podpiąłem. Dobra, cyk. Trzeba dodać ten środek własności, żeby był w opryskiwaczu i ty. Dużo się tego środka chwastobójczego co zostało? 85 litrów, serio. O, na gospodarstwie mam aż 15, no kurwa, kto by się spodziewał. A co ty robisz na gospodarstwie? Biorę John Deere'a. Nie mogę tu w lewo skręcić, bo tego słupa też bym dojechał. Ale tu jest taka fajna dróżka. Tędy się jeździ. I teraz nie podjadę pod tą górę, kurwa. Redukcję muszę mu zrobić. Jak ja tu, kurwa, mam wyjechać? No, masa jest 2 godziny, to jest 1-2, więc będzie masa trochę więcej robić. Wiedziałem, że się kurwa powieszę, no ty chuju, jedź tym kurwa Passatem! Kurwa tam, nie może wytrzymać. Aż w 10%? No kurwa, jestem w szoku. Tyk, 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 grzejemy szybko. Tutaj sobie skręcimy, bo pojedziemy też te ziemniaki zlikwidować. O, 30% już jest skoszone. Więc zaraz wyjście, sobie tam paskami kosi. Jak ci zostanie coś z tego owsa, to na silo sypiesz? Nie wiem, a co? Tak się pytam. Ogólnie fajna talerzówka te Alpego. Pierwszy raz ją używam. Ja jej też nie używałem wcześniej. No bo ona taka mała zawsze była i nigdy nie była mi potrzebna. No. Widzi, tak, róg jest bogatszy, bo ma 4-metrowy ciernik i no, jest bogatszy do niego. I talerzówkę też masz chyba większą, co? Nie, 3 metry. Też mam 3 metrówkę. No ale header mam chyba większy, czy nie? Header? Chyba o 20-30 centymetrów. Nie wiem, nie wiem. A tu kruk jeździ. Dżendirem. Jo. Terminy gonią. Trzy przejazdy i zrobione połowę. Tam się podobało.
To jest tak wielkie pole, że to na ci nie opłaca ani chwastów, ani nawozu dałeś. Do tego pola przydałoby się dokupić 90. Tam chyba było nie. Tam chyba nie było nawet nawożone pojęci na tym kontraktowym polu, bo to jest jakiś absurd, jak to sypie. O, mój żołnierz się wysypuje na tego, na Waltrę, bo widzę. Ty, a jak to ustawić? No samoczynny rozładunek, czy coś takiego. To musisz być w tym ciągniku, nie? Znaczy w tym kombajnie. No, kombajnie. Dobra. No, chwasty już wybiły, więc trzeba sobie przetarażować. Ładnie. O. Tu na własne wyliczamy... Czemu mam 14 FPS-ów? Zatrudniłeś znowu tego jebanego pracownika, żeby jechał gdzieś. No, nie. Ja nic nie klikałem. Dobra, teraz już mam normalnie. Pewnie kombo jest kanowo pole. Fajny taki kawałeczek, który kącik. Szybciutko robota na nim idzie. Fajne podocinki pole. Pola mam takie fajne, malutkie podocinki. Największe mam 1,5 hektara. Nawiasem można sieć pszenicę, nie? Na tej mapie. No, na tej mapie tak. Chyba na wiosnę zasieję ten ostatni kawałek. No ja na wiosnę będę siał po łubinie, więc... O, to będziesz koło mnie siał, to ja sobie zostawię ten kawałek. Tylko nie wiem, czy go teraz uprawiać, czy dopiero przed samym tym. Czy dopiero przed samym, wiesz, zasiewem. Chyba go teraz uprawię po prostu, żeby na wiosnę już tylko siewnikiem wjechać i mieć po robocie. No a jeszcze po to leży, żeby się cały dzień uprawić kultywatorem. Tak żeśmy się z Krótkiem mówili, że po to, że w cenie się jemy, tylko trzeba jeszcze gruberem przejechać, na głęboko zrobić i dopiero rzec. No, wały chyba na wiosnę będą kupowane. Będzie fajny odcinek z kupowania wałów. Mi się najmniej wydaje. Więc no, spokojnie. On ma fułowe pola skoszone, z tego co widzę. No i mamy prawie 40% zrobione. Niech na spokojnie. A ja później po to leżę w sesji, bym musiał to uprawić, o? Ja. No dobra, to się zrobi, na spokojnie. Jakby co, po ziemniakach jest wymagana orka, ale to już... No ale ich nie kopałem, więc chyba raczej nie wymaga orki. Jak nie kopiesz, to nie wymaga orki? Nie. Dobra, wykręcę się na twoim polu, bo tu zrobione jest. Zagniatasz moje ziemniaki. Których nie ma? Których nie ma. Chyba jak to skończę talerzować, to będziemy kończyć, co? Nie wiem. Bo już mamy 27 minut. Już? No. I się dopiero zacząłem rozkręcać. No a dłuższego odcinka nie ma sensu robić, bo nie ma co robić. Ja. Ten łubin chyba na ten lapsie będę kosił. Zaś coś robisz, bo mam 18 FPS-ów. No co ty się na mnie dziesz, jak ja nic nie robię? Kurczę, ci robotę skończył. Wiem, widzę.
Ja tylko zawieźć na następne pole. Dobra. Uprawię, teraz będę miał spokój. Dobra, z drugą stronę. Jak ty będziesz kosił ten łubin, to ja wtedy sobie wiadę ładnie tym siewnikiem od razu i będzie gitara. O, dobra. Nie wiem, czy jest sens w ogóle generować tutaj kurs na to małe pole. Żeby nie puścić po prostu pracownika. Dobra, jak to teraz robić? Pracę. Myślę, że trochę odcinków z tej serii wyjdzie, co? Toaleta? No kurwa! A ile byś obstawiał, że może wyjść? Jak z ciekawości? Ja pierdolę, czy ten cosplay nie może działać normalnie? Nie mogę kurwa ustawić kursu na pole! Bo mi wszystkie zalicza wokół, jakie kurwa w ogóle istnieją na mapie! No to musisz kliknąć pozycja na polu, Ani. Pozycja na polu? Tutaj kurwa! No i mi zalicza wszystkie! No to na środku pola kliknij, to ci zaliczy tamto pole. Właśnie nie zalicza! Kurwa! Ale czuć, że klikało aż ping skacze. Dobra, ta leżówka fajnie się spisała. Teraz mi w ogóle kurwa pola nie zaliczyło. A jak zalicza, to te chujowe. Udało się! Co mówiłeś? Co? Co mówię? Co, coś tam mówiłeś o... No, jak myślisz, ile może być odcinków z tej serii? Obstawiasz ile? No, ale jaka liczba? Liczba pi. Kurwa, ale tak serio się pytam, Hani. No nie wiem, kurwa! I nie jestem jasnowidzem! Na razie próbuję kurs playa ogarnąć. Myślę, że będzie z... No ty kurwo! Super, że się dowiedziałem. Jedź normalnie, kurwa! Wracamy na gospodarstwo i kończymy. Jednak nie będę jeździł tym rzędem, tylko wam pokażę, jak on sobie tam kosi i to będzie wszystko. No też nie chcę przedłużać, bo mam czasu zabierać i nam. Dobra, jedziesz. Myślę, że będzie no tak z... 80. Myślisz, że w tyle się uwiniemy? Myślę, że tak. Myślę, że może... No nie no, więcej trochę. Ale wiesz, to jest na zmianę. Pół timelapsy, pół ten, no to myślę, że się możemy uwinąć w miarę. Nie wiem, no czas pokaże. Dokładnie. Dobra. Chciałbym jak najszybciej dostać ten komputer. Dobra. Może bym trochę uzbierał, kupił jakieś za 3000 i bym go po prostu ulepszył. Taki, żeby chociaż ten farming mi chodził na niskich, dobrze. To ty sobie kosi kolega. Zostało mu tyle do skoszenia, parę przejazdów. Więc my sobie ładnie to poza cinkiem skosimy. I będzie lód torpeda. Co, kruch, chyba kończymy odcinek, co? No chyba tak.
No, akurat 25 minut, taki krótszy się jeden trafił, no ale też krótsze muszą być, nie? Nie może być każdy 40 minut. No. Dobra, to powiedz coś jeszcze od siebie ciekawego. Pa. Okej. Okay. No dobra, to jak na razie, to na razie. Trzymaj, to się, cześć. Na razie!